I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your... Witam was w ostatnim dniu, 12. Tutaj remontu, czy też wykańczania mieszkania w Szczecinie. Sypialnia, panele położyłem wczoraj, oblistwowane listy, które tak jakby dolegają do ościeżnicy, nie przyklejałem z uwagi na to, że jak przyjdzie ościeżnica, no to inwestor sobie po prostu tutaj już przytnie wszystko na prosto. Tam gdzie po prostu mogłem, no to wszystko pozacinałem pod kątem 45 stopni i można powiedzieć, że oprócz gniazdek i lampy, no to sypialnia jest gotowa. W tym miejscu listew nie dawałem, bo będzie szafa. Przed chwileczką wyszli stolarze. Kuchnię już mamy. Także tyle po prostu sprzętu i tych garetów tutaj przyjechało, że no nie było się gdzie ruszyć tutaj na tym salonie. No i mieliśmy trochę, że tak powiem, obsuwy. No ale wykorzystałem ten czas po prostu na łazienkę. Także obgarniemy tutaj to wszystko. Część klamotów, które już nie będą potrzebne, wyniosę do samochodu i zostanie po prostu tylko do oblistwowania salon. Listwy, jakie tutaj przyjdą, są tutaj. To będą takie listwy w kolorze czarnym. One też są z MDF, więc też będę musiał je zaciąć pod kątem 45 stopni. Także dużo już nie zostało. No poprawki, takie wiecie, gdzieś tam palcami pobrudzone, gdzieś tam puknęli stolarze, no to trzeba poprawiać. No i łazienka. Mam wodę z płynem, także tyle ile mogę, to po prostu tą łazienkę staram się, że tak powiem, dopucować. Ciągle wychodzi ten biały pył i chociaż te doły wyczyściłem, aby móc po prostu silikonować wszystko. Także za chwilę zabiorę się za silikonowanie. Szafkę zmontowałem też z przebojami, bo no inwestor nie przewidział, po prostu długość znał, jaka by tutaj weszła, ale nie przewidział szerokości. No i były tutaj kombinacje, aby tą szafkę tak umiejscowić, aby był dostęp tutaj do kabiny i aby się drzwi otwierały, nie? Także na pewno będzie zmieniane lustro. Lustro nie będzie takie szerokie, jak jest umywalka, z uwagi na to, że musieliśmy tą umywalkę przesunąć w tą stronę, co automatycznie wiązało się z tym, że już nie pasowały zaworki, podejście pod syfon, no i ta szuflada z tym wycięciem na syfon. Także też Wam zaraz pokażę, jak z tego problemu wyszedł. Także lustro przyjdzie 60, będzie się zaczynało tutaj gdzieś tam z 5-10 cm od tych gniazdek i lustro będzie podświetlane, także kabel jest wypuszczony, nie będzie go widać.
Szafka przyjechała w częściach, była złożona przez inwestora, ale należało wyciąć otwory na umywalkę, no i na baterię. No i też tak kombinowałem, czy zrobić to centralnie, czy zrobić to z boku, po tej stronie, czy po tej stronie, ale wydawało mi się, że najładniej po prostu będzie pasowało centralnie, dwa, że nie wiedziałem, jak się po prostu zachowa woda, która będzie tutaj leciała i może chlapać albo coś takiego, ale powiem wam, że jest ok. Także wszystko chodzi, wszystko jest podłączone. Grzejnik też wisi, zamocowany. Kupione te czarne zawory. Także już prawie finisz, nie? Mówię, zostało do przylikonowania WC, wszystkie narożniki, no i kabina. Z kabiną była walka. Nie nagrywałem materiału, bo powiem wam, nie nadawałby się do emisji, nie? Mnóstwo elementów, mnóstwo rzeczy, 7 rodzajów imbusów, 5 rodzajów śrubokrętów, także no, żeby złożyć tą szybę, no to też się trochę tutaj nakombinowałem i wyszło, brodzik pasuje idealnie, wszystko jest w kącie, syfon przerobiony, aby mogło po prostu, aby ta zaślepka pasowała i była na równo z brodzikiem. Także tutaj musiałem po prostu poprzerabiać tutaj te miejsca na śruby. No i za wysoko był po prostu ten kubek, który zbiera te nieczystości, ten odstojnik. I jego też musiałem po prostu poprzycinać, stuningować, aby spełniał swoją funkcję, czyli żeby nie śmierdziało z kabiny, no a żeby pasowało i nie przeszkadzało nic po prostu do tej kratki, aby było wszystko na równi, także tak to wygląda. Moim zdaniem fajnie to wygląda, ten siwy z czarnym i fajnie się to komponuje, także no i co muszę powiedzieć, to, że większość tutaj elementów i rzeczy, które były wykonane, nie są zrobione zgodnie z projektem, jaki zaprojektowała tutaj projektantka. Tak jak powiedziałem wielokrotnie, tacy projektanci to powinni pracować z 2-3 lata w takiej firmie wykończeniowej i dopiero wtedy by wiedzieli, co z czym, jak, dlaczego, w których miejscach są problemy. Bo ja starałem się tym stelażem maksymalnie dojechać do komina. Na maksa, aby zostało tutaj coś, jakiegoś miejsca na kabinę. Nie udało się z uwagi na to, że no podejście mi nie pozwoliło, ale starałem się na maksa to zrobić, żeby ten stelaż i to WC było po prostu zamontowane jak najbliżej komina. No i wyobraźcie sobie, że projektantka sobie wymyśliła, że brodzik ma się otwierać tak, nie? No ja. Także tak to wyszło. Ja mówię do inwestora, nie, no tu musi być lewa kabina i bo inaczej po prostu no, nie wejdziesz do brodzika. Także szafka miała być inna, kibelek tam, te rzeczy tam to już miały być, ale generalnie właśnie te podejścia, czy WC, czy strona, na jaką ma się otwierać kabina, no to tutaj żeśmy, tak powiem, wspólnie doszli do jakiegoś wniosku. A, no i są podokupowane czarne kratki wentylacyjne, także też zaraz je przykręcę i będę silikonował, czyli łazienka już będzie zrobiona. Także ruszamy. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, zapraszam do subskrypcji. Miłego dzionka wam życzę. Pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się. Hej!